Fiskus bardziej wyrozumiały dla dotkniętych kryzysem. Druga fala epidemii może boleśnie uderzyć w przemysł. Badacze o koniecznej odległości od siebie. I na koniec w ramach ciekawostki dnia przyjrzymy się, jak teraz powinny wyglądać wesela. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry i oczywiście bez przynudzania od razu zaczynamy. Związanego z korzystaniem z ulgi B plus R w obecnej sytuacji. Jak najbardziej jest ona korzystnym rozwiązaniem dla podatników. Czelnice urzędów skarbowych wydali już 35 tysięcy decyzji w sprawie ulg w spłacie zobowiązań dla poszkodowanych pandemią. Ponad 2/3 rozstrzygnięć zapadło na korzyść podatników, poinformowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania DGP. Resort wyjaśnia, że podatnicy złożyli już 56 tysięcy wniosków o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, w których powołali się na problemy związane z epidemią koronawirusa. Z tego większość, bo aż 53,5 tysiąca, złożyli przedsiębiorcy. Fiskus rozpatrzył już większość z nich, wydał 35 tysięcy rozstrzygnięć, z czego w 23,6 tysiącach przypadków przyznał ulgę. Decyzjami o udzieleniu ulg podjęta jest kwota ponad 1,5 miliarda złotych, podał resort. To nie koniec, bo wnioski o pomoc spływają do Fiskusa wręcz lawinowo, około 6 tysięcy na tydzień. Mówiła o tym Dagmara Olechowska, naczelnik Wydziału Spraw Wierzycielskich w Departamencie Poboru Podatków w Ministerstwie Finansów, podczas wideokonferencji zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Resort Finansów zapewnia, że rozpatrywanie tych wniosków to priorytet. W tym celu Ministerstwo Finansów wysłało do naczelników urzędów skarbowych specjalne pisma, aby były one załatwiane bez zbędnej zwłoki. Warunkiem udzielenia ulgi jest ważny interes podatnika lub interes publiczny. Pojęcia te nie są uregulowane w przepisach. Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, losowa utrata majątku, tłumaczyła podczas wideokonferencji Dagmara Olechowska. Interes publiczny to z kolei sytuacja, gdy zapłata zaległości spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, bez których nie będzie w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych. We wniosku podatnik musi dobrze opisać swój problem. Fiskus wprawdzie wie, że niektóre branże są poszkodowane w wyniku pandemii, co wpływa na płynność finansową, ale jak wyjaśnia Dagmara Olechowska, sam nie może tego domniemywać. Dlatego podatnik musi dobrze opisać i wyjaśnić, jak pomoc skarbówki przełoży się na jego sytuację. Przykładowo wskazać, że umożliwi mu to wypłatę wynagrodzeń lub zobowiązań wobec jego kontrahenta. Podatnik powinien się też odnieść we wniosku do własnego interesu lub interesu publicznego. Może wskazać, że ulga umożliwi dalsze prowadzenie działalności gospodarczej, że zyskają też kontrahenci, tłumaczy przedstawicielka Ministerstwa Finansów. Chodzi bowiem o to, że brak płatności przez jednego kontrahenta może spowodować efekt kuli śnieżnej. W interesie publicznym jest natomiast to, aby przedsiębiorcy przetrwali kryzys i w perspektywie długoterminowej przynosili wpływy do budżetu państwa. W zakresie przeciwdziałania COVID-19 będą tłumaczone na korzyść podatnika. Fiskus jest wyrozumiały dla przedsiębiorców. Bardzo dobrze, dzięki temu mogą przynajmniej w części odetchnąć w tym trudnym dla wszystkich nas okresie. Choć przy okazji tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy zmuszeni byli się wyspowiadać ze wszystkiego, więc być może niedługo zacznie się wzmożona fala kontroli. Tylko dlaczego jest tak, że tam, gdzie oczy społeczeństwa patrzą, to rząd jest przychylny i idzie ludziom na rękę, a tam, gdzie sprawa nie jest tak oczywista, to ściąga pieniądze w każdy możliwy sposób. Jak pomagają przedsiębiorcom, to jednocześnie jest to forma wsparcia dla pracowników, więc wszyscy zyskują z rządem na czele. Ale ostatnio w jednym z naszych filmów mówiliśmy o tym, o tutaj, jak skarbówka zabiera się za ściąganie zaległego podatku RTV właśnie od emerytów w czasie pandemii. Tu macie link. Tam, gdzie sprawa z podatkiem nie jest tak oczywista, ponieważ rząd przecież walczy z mafią podatkową, emerytami. To spokojnie zajmują konta bankowe obywatelom. To w końcu jak jest? Rząd bardziej pomaga w kwestii podatkowej w czasie pandemii, czy raczej nie? Zapraszam do dyskusji w komentarzach, a tymczasem przechodzimy już do kolejnego tematu. Z
Spadek produkcyjności w sektorze motoryzacyjnym w marcu i maju może zmienić typową krzywą aktywności w 2020 roku. Odbicie może nastąpić w miesiącach letnich, wynika z najnowszego raportu Colliners International. Branży motoryzacyjnej, która jest jedną z podstawowych gałęzi przemysłu europejskiego i generuje prawie 1 na 9 miejsc pracy w produkcji, marzec jest najbardziej pracowitym miesiącem w roku dla Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski i Rumunii. W Hiszpanii i we Włoszech maj jest najważniejszym miesiącem pod względem produkcji w branży motoryzacyjnej. Konieczność nadrabiania spadków produkcji w marcu i maju może zmienić typową krzywą aktywności w 2020 roku. Odbicie może nastąpić w miesiącach letnich, które do tej pory nie były tak aktywne. Ryzyko drugiej fali COVID-19 jest bardzo realne, więc producenci będą musieli się na nią przygotować oraz liczyć się z ograniczeniem produkcyjności w równie aktywnych pod względem produkcji miesiącach, październiku i listopadzie, czytamy w raporcie. Okres wiosenny jest dla sektora produkcyjnego ważny, ale to październik i listopad są najbardziej aktywne. Oznacza to, że potencjalne uderzenie drugiej fali zachorowań COVID-19 w późniejszych miesiącach jesiennych lub wczesnozimowych mogą być jeszcze bardziej dotkliwe. Chociaż nikt nie jest w stanie tego przewidzieć, warto wziąć pod uwagę taki scenariusz i wynikające z niego ryzyka. W związku z tym można spodziewać się zwiększenia produkcji w miesiącach letnich oraz składowania większej liczby wyprodukowanych towarów niż zwykle, jak również potrzeby bardziej elastycznych umów najmu w tych trudnych czasach i przy niepewnej przyszłości. W Polsce widzimy cały czas zainteresowanie ze strony firm produkcyjnych do inwestowania na naszym terenie w związku ze skracaniem łańcuchów dostaw. To podejście może się przyczynić do inwestycji w regionie CEE, a w szczególności w Polsce, która charakteryzuje się bardzo dużą podażą terenów inwestycyjnych, dostępem do pracowników oraz znakomitym położeniem względem rynków docelowych. Mówi Maciej Chmielewski, senior partner, dyrektor działu powierzchni logistycznych i przemysłowych w Colliners International. Miejmy nadzieję, że nie nadejdzie żadna kolejna fala wirusa, a jak to się stanie, to na tyle późno, że będziemy całkowicie przygotowani na taki scenariusz. Chociaż patrząc przez pryzmat wydatków rodziny Szumowskich, którzy niczym z własnych portfeli szastają budżetem państwa, chyba powinniśmy być już gotowi na taki scenariusz. Przemysł motoryzacyjny wyjątkowo mocno cierpi w czasie przestoju. Kto kupuje nowe samochody akurat teraz? Oczywiście oprócz tego pana dla swojej rodzinnej firmy. Ale i jego flocie ostatnio nie wiedzie się najlepiej. Co ja mówię? Teraz niemalże każda gałąź gospodarki wyjątkowo bardzo cierpi, ale przemysł motoryzacyjny zatrudnia w Polsce i całej Europie tysiące pracowników i każdy kryzys na rynku powoduje bardzo odczuwalną redukcję zatrudnienia. Cóż, trzymajmy kciuki, że nasz rząd nie pospieszył się z ostatnim zdjęciem obostrzeń i nie wywoła to znacznego wzrostu zachorowań. A może to po prostu kwestia dystansu społecznego? Będzie obywała jedna generalna zasada w przestrzeniach ogólnodostępnych, jeżeli to będzie tylko możliwe, zachowanie dystansu dwumetrowego. W magazynie Lankert ukazał się artykuł na temat najbardziej kompleksowego jak dotąd badania na temat sposobów na spowolnienie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zlecane przez WHO badanie opiera się na analizie dotychczas dostępnych ustaleń naukowców. Autorzy przeglądu dostępnych badań na temat przenoszenia się koronawirusa twierdzą, że jednym z najważniejszych ustaleń ich pracy jest określenie, iż szansa transmisji koronawirusa z odległości metra od osoby zakażonej wynosi 12,8%, podczas gdy z odległości większej niż metr 2,6%. Najskuteczniej przed zakażeniem ma chronić utrzymanie od innych osób odległości 2 metry lub większej. Naukowcy szacują też, że osoba nie nosząca maski przy kontakcie z osobą zakażoną ma 17,4% szans na zakażenie. Podczas noszenia maski szansa na zakażenie ma spaść do 3,1%, ale autorzy badania podkreślają, że w kwestii tych ustaleń pewność dowodów na skuteczność masek jest niska. Podobnie niska jest pewność dowodów co do skuteczności środków ochroniących oczy. Naukowcy ostrożnie szacują, że bez sprzętu chroniącego oczy szansa na zakażenie przy kontakcie z osobą zakażoną wynosi 16%, a w przypadku noszenia środków chroniących 5,5%. Chodzi o przyłbice, gogle lub okulary. Autorzy analizy dokonali przeglądu 172 badań empirycznych przeprowadzonych w 16 krajach na 6 kontynentach. Zachować tutaj zdrowy rozsądek, to pewne wentyle bezpieczeństwa będą tutaj zastosowane.
W Polsce bezpieczny dystans wynosi 2 metry, więc biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo kontaktu z osobą zarażoną oraz te badania, wydaje się, że rzeczywiście nasz dystans społeczny jest stosunkowo bezpieczny. No właśnie, stosunkowo. Zawsze trzeba wziąć poprawkę na to, że tego typu badania ukazują się co chwilę, więc mogą być nie tak dokładne, ale mimo to pokazują jakąś tendencję. Więc teoretycznie, jeżeli zachowamy odległość 2 metrów, to nie powinniśmy odnotować żadnych nowych ognisk pandemii. Jedno tylko pytanie, jak mamy zachować dystans na przykład na weselach, które są legalne? No właśnie, zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądać. Paweł Kucharski jest menedżerem imprez, w tym wesel, od 16 lat. Po zniesieniu obostrzeń dotyczących organizacji uroczystości ślubnych, pierwsze wesele poprowadzi 27 czerwca. Na pewno będzie to inna impreza niż wszystkie dotychczasowe. Z parą młodą będziemy musieli ustalić pewne warunki, jak na przykład będą wyglądać odczepiny, co z życzeniami od rodziny, czy na przykład z tańcem odbijanym, mówił. Epidemia koronawirusa uderzyła we wszystkie strefy naszego życia, a tym także w wesela, których, co było oczywiste, nie można było organizować. Ogłoszono stan pandemii, właściwie od razu niemal 30 wesel, których miałem być menadżerem wiosną, przyniosło termin na przyszły rok. Na szczęście samych rezygnacji było bardzo mało. Jedno wesele i jedna impreza rodzinna. Kilka par przełożyło terminy na jesień, choć teraz jedna z nich wróciła do pierwotnej lipcowej daty. Zdecydowali się na taki krok m.in. z obawy przed zapowiadaną drugą falą wirusa. Paweł miał w samym maju przeprowadzić 8 wesel. I tak jak przełożenie tych uroczystości było oczywiste, tak jednak wiele osób, które chciały brać ślub w wakacje czy nawet wczesną jesienią, także zdecydowało się na organizację wesela dopiero za rok. Nie ma rozporządzenia, które już dzisiaj dawałoby jasne instrukcje, jak wesele mają wyglądać, czy będą jakieś dodatkowe wytyczne, inne od tych obowiązujących branżę gastronomiczną i hotelarską. Nie wiadomo na razie, jak postępować z gośćmi, czy im mierzyć temperaturę, czy mają utrzymywać talerzykowe lekkie dystanse. Oczywiście nikt nie mówi o rysowaniu kółek na parkiecie, by tańczyć 2 metry od siebie, albo by od tańca zakładać maseczki. Jednak wiadomo, że organizacja wesel będzie teraz wymagać pewnej elastyczności od DJ-ów, animatorów, menedżerów i dostosowania się do nowej rzeczywistości. Paweł Kucharski podkreśla, że od początku izolacji zastanawiał się, jak będą wyglądać wesela po epidemii. Próbowałem to sobie wyobrazić. Czy będzie trzymanie się za rączki, tańczenie w kółku, wężyk, tańce odbijane, składanie życzeń. Wszystkim moim parom będę proponował, zwłaszcza tym, które mają wesela w najbliższych tygodniach, pewne nowe rozwiązania, choć oczywiście decyzja ostatecznie będzie należeć do nich. Myślę chociażby o tym, że w ramach składania życzeń ja je złożę w imieniu wszystkich gości, a wspólnie odśpiewamy 100 lat, by uniknąć tym samym obściskiwań i obcałowywań z całą rodziną. Oczywiście nie wiem, czy to się uda, bo na pewno trafią się babcie, ciocie, które będą chciały złożyć życzenia w tradycyjny sposób, a wiadomo, że pary młodej nie otoczymy plexi. Ważne jednak dla mnie będzie to, co ustalę z parą młodą, w jakiej sytuacji reagować, a do jakiej nie dopuścić. Wesela to na tyle szczęśliwy czas, przynajmniej dla gości, że może nie będzie aż tak trudne zorganizowanie go z zachowaniem odpowiednich form zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa. Wszystko można przecież obrócić w jakiś żart i wręcz nadwymiar zachować to bezpieczeństwo. Para młoda ogrodzona plexi, plastikowe boksy do jedzenia rosołu, oczepiny w takich strojach. W taki sposób z jednej strony będziemy bezpieczni, a z drugiej jest to niekonwencjonalny sposób na inną formę zabawy. A kto wie, może filmiki z takiego wesela będą nawet tak śmieszne jak nasze drętwe suchary. Dlaczego w Star Treku nie było Rzymian i Arabów? Bo to przyszłość. Tego drętwego suchara podesłał Michał Ko na moim Instagramie, za co serdecznie dziękuję, no i rzecz jasna otrzymujesz od nas złotego araba. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, wyślij swojego suchara na naszych social mediach, tymczasem ja już się będę żegnał, ale zanim to, oczywiście na koniec materiału przy napisach końcowych macie muzykę od jednego z nas. Tym razem będzie to techniawka od stałego już naszego twórcy Max Ghost. Posłuchajcie, jak wam się spodoba. Link do jego muzyki macie rzecz jasna na dole opisu. Możecie mu coś fajnego w komentarzu napisać. Trzymajcie się ciepło. Cześć!